Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. W piątek i sobotę zespół pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej zaprasza na karnawał z folklorem. Dzień dobry, chciałam Państwa bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na koncerty Karnawał z folklorem, które odbędą się już za kilka dni na deskach Cieszyńskiego Teatru. Zapraszamy w piątek na godzinę 18, z kolei w sobotę na godzinę 17. Bilety można jeszcze nabyć w kasie Cieszyńskiego Teatru. Zmieniamy trochę klimat i przenosimy się do Brennej w tamtejszym Domu Zielin przy Tuli, a w piątek o godzinie 19 odbędzie się recital polecany przez Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej w Krakowie, Piaf. Wystąpią Katarzyna Dendys-Kosecka, Tomasz Pala, Wojciech Golec oraz Bartłomiej Stuchlik. Recital jest intymnym spotkaniem z wielką legendą francuskiej piosenki. Opowiada o głębokim smutku, rozdzierających tragediach, płomiennej miłości, rozkoszach zakochania i słodyczy romansu. Impreza jest biletowana. W sobotę Wzgórze Zamkowe zaprasza na zimowy spacer ornitologiczny. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Czas trwania to około 2 godziny. Zbiórka przy punkcie informacji turystycznej około 7:30. Na koniec mamy dla Was sportowo-zimowe propozycje. W niedzielę w Brennej przy stacji narciarskiej Stary Groń odbędą się 21. zimowe Igrzyska Abstynentów w Brennej. Start godzina 11:30. Z kolei w Istebnej tego dnia, dokładnie na Kubalonce, odbędzie się 44. Międzynarodowy Bieg Narciarski o istebniański Bruclik, tradycyjnie połączony z 18. Mistrzostwami Polski Górników. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 od kategorii dziecięcych, potem młodzieżowych, później kobiety i mężczyźni na 5 km, zaś o godzinie 12 zaplanowano bieg główny mężczyzn na 15 km. W niedzielę również finał Pucharu Korony Czantori. Zawody rozpoczną się od najmłodszej grupy wiekowej, która wystartuje o godzinie 9:15. Miejsce kolej linowa Czantoria. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.